To prawda. Królestwo Boże, to prawda. Że chłopczyk jak rękę do nory kobry włoży, to mu się nic nie stanie. Tak. Także proszę Państwa, cykl komentarzy, cykl audycji naszego radia tutaj. Tok FM, Euro Conchita, Barbie Baby Langström Extra. Oczywiście w kanale El Mercedes, ale głównie też jeżeli chodzi o komentarze Radia Conchita, mamy w Witeklandia. Witeklandia. Zapraszamy do kanałów naszych internetowych, różnych kanałów internetowych, jak i ten Elaknor. Zapraszamy serdecznie. Buziaczki przesyłamy. Elaknor. Zapraszamy. Mamy rzeczy piękne, mamy rzeczy ładne, aczkolwiek w komentarzach na święta mamy w temacie groby powielane, faryzeusze, baba dziad, kim ona jest. No teraz szczególnie jak te baby chciwe po 40 tysięcy wypłaty, by brać chciały, innym dawać po 40 tysięcy, by dawać chciały i premie, a ludzie nie mają co jeść, co do garnka włożyć, proszę Państwa. Wzrasta konkurencja, ludzie nienawidzą się na ulicach, krytykują się wzajemnie, oceniają, nawet wzrokiem takim oceniają. Dziad dziada nie zna, bo to przecież 3 miliony tego w Warszawie. Tu nie jest Anglo-Ameryka, Białystok, tu nie jest Poznań, tu nie jest Gdańsk, tu nie jest Kraków, to jest Warszawa. I teraz ludzie, którzy na przykład jako chamów pełno, że jest, to nie lubią się przyznawać do Warszawy. Lubią powiedzieć, że gdzieś tam. Ja mówię, no nie, 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 nie. Co Warszawa, to nie Białystok. Białystok to jest on, a Warszawa to jest ona. No i teraz trzeci punkt w naszych komentarzach. Radia Tok FM, Euro Conchita, Barbie Baby, Langström Extra, baba dziad. Kto to jest? Makryna Mieczysławska, z pewnością. Ale na czasy współczesne, bo to trzeba sobie przekładać, prawda? Ile nie oni tych kamienic ludziom pozabierali, ludzi na bruk powyrzucali. To czy to było zgodne z duchem Chrystusa? No oczywiście, że nie. A w Królestwie Bożym wszyscy ludzie będą mieli mieszkania. W Królestwie Bożym wszyscy ludzie będą mieli gdzie mieszkać. Także proszę być z nami, proszę Państwa, w kontakcie. My póki co tu opowiadamy o Jezusicku, Chrystusicku naszym. Z tym, że z punktu widzenia królestwa, panowania, że Jezus Chrystus będzie panował w niebie jako król. Także Radio Tok FM, Euro Conchita, Barbie Baby, Langström Extra i jego komentarze. Radio Conchita, Tok FM, Euro Conchita, Barbie Baby, Langström Extra i jego komentarze. A zatem pytanie, czy Jezus istniał naprawdę, z pewnością zasługuje na naszą uwagę. To w internecie taki wykład jest, jakieś półtorej godziny trwa. No ale proszę Państwa, bez Biblii to nic się nie da. Bez Biblii będziesz w dalszym ciągu głupi. Po prostu to trzeba uczciwie powiedzieć. W psalmie jest powiedziane, głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. A zatem pytanie, czy Jezus istniał, z pewnością zasługuje na naszą uwagę. Jak czytamy w liście drugim do Koryntian, pierwszy rozdział, werset 19 i 20. Ilekolwiek jest obietnic Bożych za Jego Chrystusa, sprawą stały się tak.